Siemacie ludzie, środa minęła 21, zatem jak co tydzień pora na nasze żużlowe pogaduchy po bandzie. Przemysław Sierakowski, kłaniam się nisko i zapraszam. A o czym dzisiaj? Snickers. Snickers dla poganiaczy. Do tego dawno niesłyszany klapsus tygodnia. Może miesiąca? A może nawet roku? Ocenicie sami. No i kilka słów o tym, co w ostatnim czasie działo się wokół Speedwaya. No w samym Speedwayu nie zdążyło się jeszcze zadziać nic z oczywistych powodów. A zatem zaczynamy. Na początek Snickers, jako się rzekło, dla poganiaczy. Poganiaczy z Polskiego Związku Motorowego. Ci bowiem za punkt honoru najwyraźniej postawili sobie, by rozgrywki ruszyły w zaplanowanym terminie. Cóż z tego, że w Lublinie śnieg na torze, że w Grudziądzu nie pojeździli, że w Gorzowie nabroili i muszą czekać do kwietnia na odbiór nawierzchni. Kogóż to obchodzi? Ważne, żeby bez treningów, bez oswojenia z motocyklem, bez dostatecznej ilości sparingów, jednak karuzela ruszyła. Zwykle, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o to samo. W tym wypadku pewnie również. Jeżeli rozgrywki nie ruszą w terminie, telewizja nie wypłaci transzy. I tu chyba jest pies pogrzebany. Nie chciałbym tylko doczekać hurtowo wyjeżdżających ze stadionów w czasie pierwszej kolejki karetek pogotowia. No bo ryzykować cudzym zdrowiem łatwo. Ale czy ma to jakikolwiek sens? No a teraz klapsus tygodnia. Klapsus dla kolegów z przeglądu sportowego. Używam liczby mnogiej, bowiem autor zacnego dzieła tym razem się nie podpisał z imienia i nazwiska. Czemu? Trudno się dziwić. A jak brzmi ów klapsus? Otóż Timo Lachki w rozmowie z przeglądem miał rzec, że oto po kontuzjowanej ręce nie ma śladu. To jakże Szwin zamierza startować? Prowadzić motocykl jedną ręką? Domyślam się, bo i nie trudno, co autor sformułowania miał na myśli. Zwykle w takich razach zawodnik opowiada, że po kontuzji ręki nie ma śladu. No ale poszło w eter słowem pisanym na portalu, w internecie, przeczytali wszyscy. Zatem zasłużony klapsus tygodnia, po kontuzjowanej ręce nie ma śladu. Timo Lachti podobno. No cóż, podziało się troszkę wokół Speedwaya. Kilka decyzji, kilka postanowień, ale o tych to chyba nie warto, bo w praniu dopiero wyjdzie, ile są warte. Tymczasem w Gorzowie wciąż wrze. Były prezes, mecenas Jerzy Synowiec, zapowiada pozwy, w tym przeciwko prezesowi Ekstraligi. W obronie swojego dobrego imienia chce też w sądzie występować obecny sternik Marek Grzyb. Póki co jednak upłynęło trochę czasu. No i o dalszym ciągu owych sporów, tych sądowych, nie słychać. Zatem niewykluczone, że z czasem wszystko rozejdzie się po kościach, do spraw przed wymiarem sprawiedliwości nie dojdzie. No a obaj adwersarze spotkają się pewnie, być może przy okazji jakichś innych wyborów. No ale cóż, póki co Marek Grzyb odwołał Radę Nadzorczą i niezależnie od tego, kto ma rację, podając przyczyny takiego ruchu, myślę, że porę wybrał troszkę nie najlepiej. Dobrego publicity to w tym momencie Gorzów nie ma. I taki jest fakt. Czy na to zasłużył, czy nie, nie mnie rozstrzygać. Nie byłem, nie widziałem, nie wiem. Gdybyż to jeszcze ci, którzy atakują,
zamiast opowiadać, że hotel miał dać oświadczenie, ale się rozmyślił, linie lotnicze miały dać oświadczenie, ale się rozmyśliły, policja miała dać oświadczenie, ale ten, który interweniował, akurat miał wolne, a następnego dnia nagle dopadła go amnezja i nic już nie wiedział o takim zdarzeniu. No to skoro aż takie wytoczono działa, trudno się dziwić, że przy rozstrzyganiu pozwów mógłby być pewien kłopot. Z drugiej strony, gdyby zaś wszyscy uczestnicy byli kryształowo czyści, co jako duży chłopiec też nie wierzę, no to pewnie mielibyśmy do czynienia już z kontrpozwami i te mogłyby się okazać skuteczne. Zatem w zgodzie z przysłowiem zgoda buduje, niezgoda rujnuje, lepiej pewnie się dogadać. Tyle tylko, że na to chyba już niestety większych szans w Gorzowie nie ma. No i w tym kontekście odwołanie w takim właśnie gorącym momencie części składu Rady Nadzorczej to chyba nie był jednak najlepszy pomysł. No ale dość o tym. Pora na gości, a tych dzisiaj aż dwóch. Na dobry początek Józef Jarmuła, ale z Ostrowa. Tak nazywano tam Marka Garszczkę. Marek ma na swoim rozkładzie kilku tuzów światowego speedwaya i mimo iż sam nie osiągnął mistrzowskiego pułapu, to jednak zapisał w swoim dorobku kilka znaczących sukcesów, o których mam nadzieję za chwilę opowie. A po nim nowy nabytek Betard Sparty, Artion Łaguta. Człowiek, który urodził się na ostatniej stacji kolei transsyberyjskiej i stamtąd, jeśli widoczność była dobra, lepiej było widać Japonię niż zachodnią Europę. Ponad 10 tysięcy kilometrów. Jak wspomina rodzinny dom, swoje początki, co przygnało go świat drogi na żużlową wyspę do żużlowego raju. O tym, o to zapytam i o tym pewnie opowie Artiom Łaguta. A zatem zaczynajmy. Na dobry początek Marek Garszczka. Zapraszam. Marek, w Ostrowie miałeś pseudonim Ostrowski Jarmuła. To, to nobilitowało i zobowiązywało. Skąd się wzięła ta taksywka? To waleczność, to jazda na kole? Skąd to porównanie? No to porównanie, żeby to właśnie zrobię, to porównanie było, no bo mi się podobał Józef Jarmuła, nie? Z Częstochowy, nie? Aha. I kibice no, też, no, też o tym wiedzieli? No, mówi tam, gdzie Jarmuła też, nie? A tam, gdzie miejsce było, to podział waleczny był, po prostu jechał do końca, nie? No i to tak samo mnie właśnie, kurde, na tej zasadzie, kurde, że wiesz, ja tam miałem 15 centymetrów pod bandą, tam gdzie nie jeździł, to ja jestem, nie? No mówię, tym to tak jeździ jak Jarmuła, no i zresztą po kilku, kurde, koledzy mnie tak przezwali, nie? Ale to były wtedy fajne czasy, bo generalnie w klubach praktycznie tylko wychowankowie. W Ostrowie tak. Też tam była wesoła paczka. Bruchajzer, Małecki, Tajcher, Jaziewicz, Świdziński, Szewczyk, sporo, Mirek Ćwikła, sporo was tam było i głównie swojaków. Tak, zgadza się, sami swoi. Wszyscy chodzili na swojaków, tak jak to było kiedyś, nie, na zagranicznych, bo Polaki, kurde, sami, każdy klub miał swoich zawodników, tak? No dokładnie. I Żużel się opierał po prostu na swoich zawodnikach, tak? Dopiero zaś później, tam lata 90, co dopiero wprowadzali tam. Pamiętam, Tony Ricardson przyszedł do nas, Lora, tam, no ale to późniejsze już czasy praktycznie, nie? Ale tak, no to już, kurde, było wszystko sami zawodnicy starzy, nie? Po prostu Jaziewicz, kurde, Piotrek Ocimba, zaś później tak samo, Kazio Świdziński, Rysiu Małecki, Jacek Bruchajzer, Przemek Bruchajzer, no to wszyscy byli po prostu wychowankowie klubu, tak? No i te wesołe autobusy na wyjazdy z nieodłącznym... To był wesoły
autobus tak zwany, to była, mogę ci powiedzieć czemuś tak, że to była rodzina po prostu, tak? No i ten nieodłączny aromat gotowanych jajek w autobusie. No, było po prostu, było atmosfera, tak? Wszystko jechali, jechałeś na mecz jednym autobusem, nikt nie, nie wyróżniał, że tym przyjął Mercedesem, tym Porsche, tym Ferrari, czym to, tak? Wszyscy jechali, kurde, klubowym autobusem, wszyscy, nie było wyjątku. Wiadomo, starzy motorów nie ściągali, no młodzi, tak? Z autobusu, tak? No. Hierarchia jak fala w wojsku. Atmosfera. Karty się grało, wszystko się robiło. Ale trochę jak fala w wojsku, nie? Młody nie mógł podskoczyć, musiał najpierw zasłużyć. No nie, no bo to tak było, tak? No zgadza się, tak? No sam wiesz, co ja ci będę tłumaczył, kurde, tak? No mnie nie trzeba, ale słuchają nas też ludzie, którzy wczoraj zainteresowali się żużlem i wydaje im się, że ten żużel dopiero od wczoraj istnieje. Dla nich takie informacje to jak dinozaury trochę, jak park jurajski. No to mnie cieszy, że teraz coraz więcej ludzi właśnie się interesuje tym sportem, tak? Bo to w telewizji można było powiedzieć takie miasta, które na przykład Grudziądz, wyjeżdżaliśmy do Grudziądza na mecze, tak? I to, ale są takie na przykład inne miasta, które po prostu, że w ogóle żużla nie ma, tak? No i a ktoś się interesuje takimi sprawami, tak? I to było przykre, że nie było, a teraz w telewizji on na przykład 100 km czy 200 km nie jechał na żużel, tak? A teraz mają okazję, bo to w telewizji usiądzie przed telewizorem i kogoś interesuje, no to się ogląda żużel, tak? Z jednej strony to jest też dobre, tak? Ale nie ma jak to po prostu pobłąkać te spaliny, usłyszeć ten parko tych motocykli na stadionie, tych ludzi, te głosy, to wszystko, to coś pięknego jest, nie? No, telewizja trochę jak lizanie loda przez szybę, przyznasz. No to jest właśnie, masz rację, no to przyznam rację, no bo to jest, kurde, no okej. No po prostu z drugiej strony można powiedzieć to, co na przykład w parkingu byś tam nie wyszedł, taki zwykły kibic nie wejdzie do parkingu, tak, żeby mógł popatrzeć na motocykle czy tam, czy coś. A w telewizji, dzięki telewizji te wywiady z tymi zawodnikami i po prostu można, objadą tym kamerą i oglądają ludzie, tak, no. Marek, to ale... bardziej, że to, no. Mhm. Wróćmy na chwilę do początków, bo ty nawet jak na tamte swoje realia dosyć późno debiutowałeś, bo miałeś już 20 lat na karku. Nie, 18. Ja jak zaczynałem to 18 lat miałem. Bardzo późno, dobrze powiedziałeś. Czemu to ja tak? Karierę 18 lat miałem. Zacząłem na jesień po prostu, bo to już po sezonie przyszedłem i przez te bardzo szybko zdałem licencję, bo przyszedłem na zimę, a wiosną i na jesień już zdawałem licencję. Przez jeden sezon zdawałem licencję, nie? Okej, ale czemu tak późno? Nie było zgody rodziców? Tak, zgadza się. Rodzice nie chcieli podpisać z początku, a ja powiedziałem mi, jak skończę 18 lat, to i tak pójdę. No i swojego dopiłem, tak? No ale ten... Mam ojciec z święci pamięci mówi, no szkoda, że cię nie zgodziłem się na to. Mama też tak mówi, no wiesz. Synu, jesteś synem i mówi, przykro, to było na żużlu, bo jak słyszy, to nie chciała, tak? Ojcze tak samo, bo nie wiadomo, co by było, tak? No, a zaś jak już jeździłem i to, no to zaś powiedzieli, no trudno, możemy ci podpisać, no ale stało się, jak się stało wszystko, tak? No ale te stracone lata, szczególnie juniorskie, to nie miało potem wpływu na dalszą karierę, jak sądzisz? To było troszkę, oczywiście, no bo praktycznie to mi brakowało zawsze, ja miałem ten moment początki słaby, kurde, no od wiosny tak do czerwca, ja tam ze szkółką jeździłem po prostu do normala, do trenera, podchodziłem, mówię, trener, czy ja mogę jeździć ze szkółką sobie czy coś, bo po prostu bardzo potrzebowałem jazdy, żeby się rozkręcić, tak, bo taki był po prostu, tak jak kiedyś, teraz mają może psychologa, czy tam teraz, no i po prostu porozmawiałem, czy no a mi brakowało jazdy po prostu, dopiero jak zaś tak przyszedł maj, czerwiec, no tak jak już się rozkręciłem, weszedłem, żeby te jazdy, byłem zadowolony z tego, aby i silnik, żeby mieć coś, jak to za przeproszeniem pod dupą mieć, puszczałeś, no to po prostu, no i on na mnie już nie było leszcza, tak. Ale to głównie w Ostrowie, na wyjazdach bywało no tak różnie. No na wyjazdach różnie było, tak, wszędzie. No lepiej to mi pasowało, szczerze nie chcę ukrywać, tego mi pasował w Świętochowicach, Torów, na Skałce tam. Tam to zawsze kompletnie, jak na ligę wyjechali czy coś, to przeważnie tam
Później, początki to były wiadomo, no bo młodzieżowiec i to, ale zaś później no, to był mój najlepszy ulubiony tor tam świętowity i Maskałupę. No i bardzo, bardzo fajny stadion, taki specyficzny, no, powiedzmy. Tak, no zajebisty stadion. Szkoda, że to jest zmarnowane, że tam po prostu żyżła i ma na tej Śląsku Świętowowice. No i ekipę też mieli fajną, bo już po tych czasach Waloszka czy Prawańskiego to był Jurek Kochman, Max Fabiszak, tak, Bielica, tak, Sikora, tak. No, Krzysiek, no, Mirek Bas, tam fajni chłopacy. Tak, Bas, obydwa Basy były, nie? Bo to tak, dwóch tak. braci tam było Basu, nie? Dokładnie. No, no ale to no, mi by tam pasowało na przykład, no ten tor mi no, bardzo leżał tam, nie? Marek, wróćmy na chwilę do czasów szkółki. Dzisiaj to przychodzi młody chłopak, od razu bus, team, kilka motocykli, a w tamtym czasie to nawet Belmoto 5, goryla, żeby zdobyć kask, to trzeba było się postarać, bo większość zaczynała w tych typowych topkach, jak z Łeski. Tak, no to wiadomo, no jak się dostało tego gorylka, to już człowiek był happy end, kurde, tak? Te okulary jednorazówki, co były te niebieskie takie, nie wiem, czy to pamiętasz, jak były takie, to były takie, no z magazynem my to brali na trening i dalej, to było bardzo ciężkie, a jak już dostaliśmy te gogle takie trochę te lepsze, no to człowiek już happy end był po prostu, tak? No teraz jako szkółka, jak my byłem w szkółce, po prostu to zaczynało się od mycia motocykli. Majster powiedział, proszę zrobić to, czy to, wziąć pozamiata, czy to, a on przychodzi do ze szkółki, wielki champion, jeszcze nic nie zrobił, a on powiedział, on nie będzie zamiatał, bo on tu nie przychodzi zamiatać, on tylko przychodzi jeździć. Po prostu się mistrzami świata robił po prostu, a człowiek zaczynał od czyszczenia motocykli, od sprzątania, od zapychania motocykli, bo jak na zawody się przychodziło, to się specjalnie przychodziło prędzej, żeby tych zawodników na meczu zaś popychać, tak? Bo to nikt nie popychał, tak? A teraz i to jeszcze nie każdy czas mógł dostąpić zaszczytu, nie? No oczywiście, no to się cieszyłeś, że cię widzieli na mecz, trener jak te przyjdzie na mecz i po prostu jemne zapyło tych zawodników na meczu, tak? No i to było, no coś pięknego było, tak? No ale teraz on ledwo licencję zdobył i on już ma trzech mechaników, nie? No dokładnie, dokładnie. A nie umie się do... A u was w Ostrowie też obowiązywał zeszycik i godziny podpisywane przez majstra? No oczywiście. No a ja no przecież, bo my pracowali na ZTK i my byli oddelegowani do klubu, tak? Do Ostrowi wtedy, nie? No i tam przychodziłeś i normalnie listę obecności, kierownik był i podpisywałeś listę obecności i na tej zasadzie. My dopiero chodzili na jesień, na zimę do pracy, tak? Żeby średnią poprawić, jak to mówili, nie? Marek, a takie zawody, łańcuch herbowy miasta Ostrowa, 92 rok, pamiętasz? No jak mogę tego nie pamiętać? No wisi w gablotce tu, w szafie mam ten łańcuch. Wtedy na pudle do Andrzej Huszcza, Roman Jankowski, ówczesne Tuzy, a na pierwszym miejscu Marek Garszczka. No zgadza się. Przypasowało wtedy zakończenie sezonu, czyli ten etap, kiedy już jechałeś na całego, tak? To było wszystko, wtedy zagrało naprawdę tydzień. No ale to ja już prędzej po prostu już z tym motocyklem trafiłem. No nie wiedział w tym dniu co będzie, ale ja już odpowiedź zacząłem, to było na linii mecz z Rybnikiem, z Eugeniuszem Skupieniem, to wtedy zrobiłem 17 punktów, nie? Z nim przegrałem raz, i rozwygrałem po prostu, bo tak no i 17 punktów, że wtedy zrobił, nie? Pod koniec tego, no i mi pasowało i ten motocykl mi to pasował po prostu, no. Majstrowie mi tak zrobili, że no, po prostu to już pasowało wszystko. No i przede wszystkim ja już się obudziłem i już w pewności, już byłem pewny siebie po prostu, tak? No dobra, ale w tamtych czasach dzieciaki nie siedziały z nosami w telefonach. Poszedłeś na osiedle, na Wembley, na boisko czy na trzepak i tam zawsze kumpli spotkałeś. A w domu rodzice mieli kłopot, żeby utrzymać dzieciaka na miejscu, żeby gdzieś nie prysnął. Teraz zupełnie inaczej. Tak, teraz dzieciaka trzeba wyganiać z domu, żeby kolejnie się bez telefonu po prostu, tak? Żeby wyszedł na dół, tak? Żeby poszedł w piłkę, a niektórzy nawet nie umieją po prostu te dzieci, nie wiedzą, co to jest piłka, można powiedzieć, tak? Bo on nie umie grać w piłkę, nie? On nie umie się pociągnąć na trzepak po prostu, tym co było do dywanu w trzepaniu, tak? Może trzepak niecertyfikowany, a do tego ryzyko, że spadniesz i zrobisz sobie ała.
No, czyż tak może być? No, no nie wiem, tu na razie kiedyś to pamiętam to pod blokiem, jak było pod garażami, no to non-stop, na stronę wprobione rowery poprzerobiane, kompaki, no jest no są dużo ludzi, dzień w dzień, a teraz już po prostu wszystko zanikło, tak? Nie wiem, co z tymi dzieciakami się porobiło, z tą młodzieżą po prostu, że wiesz, no kurde, no nie, no, tego nie widzę, no kiedyś to było od rana do wieczora, czy te po sobota i to to pod garażem to było non-stop. Non-stop żużel i garstka kocimba i Brugheiser, kurwa, no, i zawody, po prostu liga była, o, podwórkowo można powiedzieć, tak? Marek, od wielu lat w Ostrowie co pewien czas pojawiają się obiecujący chłopacy i wygląda na to, że nareszcie, że eksploduje, że będzie kawał grajka, a tymczasem zaryzykuje taką teorię, Ostrów niespełnionymi talentami stoi. Piotr Kocięba, Marek Latosi, Paweł Łęcki, Tomek Poprawski, Przemot Eichert, Karol Malecha potem. Chyba jedynie świętej pamięci Tomek Jędrzejak, który zdawał się wybić. Teraz też jest przynajmniej dwóch obiecujących juniorów. Szostak i Grzelak. Co my trzeba, żeby im się udało, tak jak nie udało się poprzednikom? No co by się udało? Po prostu mają warunki, tak? Sponsorów mają, klub im zapewnia to. I no po prostu, żeby woda im co do wody głowy nie uderzyła, tak? Tylko na tym zasadzie. Muszą się sami się pilnować, a nie wielce jeden mecz mu wyjdzie, czy tam zrobi trzy punkty meczu, czy cztery, a on jest za wielce po prostu chodzi szeroko i po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć, no bardzo se wrywają po prostu. Nie zachowują się normalnie, tak? Żeby kurde być tym po prostu chcieć, kurde, to trzeba też chcieć, a nie przyjść swoje odwalić i iść w te, bo już cztery punkty zrobiłem, dobra, idę i na drugi dzień motorek te przyjdzie, umyję czy coś, to trzeba chcieć, po prostu, no, trzeba żyć w żużle po prostu, tak? On musi to chcieć, a nie, że dostanie motocykl pod dupę, on wsiada, swoje odpierdala i po meczu idzie w pizdu i przychodzi na wtorek albo w środę, czy tam umyje motocykl i ten. No to trzeba żyć tym po prostu, to trzeba mieć w genach po prostu i chcieć, tak, przede wszystkim. Marek, masz do dzisiaj zeszycik z nazwiskami światowych tuzów, których miałeś na rozkładzie? No nie mam, ale no było trochę tych zawodników, tak, nie ukrywam tego, no. A największą to mi, pamiętam, do mnie najwięcej utkwiło po prostu jedna taka wersja po prostu z Hansem Nielsenem w Pile, co było, co jeździłem w 96 chyba roku, ja się nie mylę, albo w 5, co poszedłem do Lublina, bo tu Ostrów mnie nie chciał, wtedy pamiętam, ostatni to był mój sezon przed kontuzją, no tak. Jeszcze wtedy i Adam sam jeździł w Lublinie, też tak samo, no i pojechali my do Piły na zawody. No i jako pierwszy tam upierdaczyłem Hansowi Nielsenowi na własnym torze. Pierwszy bieg z nim wygrałem, tak? No i zaś Hans jeździł w tygodniku wypowiadany, skąd on jest, kto to jest ten Marek Radnika, skąd on się znalazł po prostu, tak? Że mu nigdy, żadnego meczu nie biegł, nie przegrał tam, a przyjął takie nieznane nazwisko i to i przegrał na własnym torze. Pierwszy bieg, tak? Marek, ale właśnie ten Lublin, wtedy we dwójkę z Markiem Latosim tam trafiliście, tak. 9-4, 9-5, powiedziałeś, Ostrów mnie nie chciał. Tak. Jakie były kulisy? Jan Grabowski był, nie Grabowski, no Zombik, był wtedy trenerem, pamiętam, Jasiu Zombik. No i wtedy sponsorował no, z NPK, no i Maciejewski był, nie? No i on jakby ja mu nie chciałem powiedział, że będę jeździł na żużlu i te, będę pracował jeździł, no albo żużel, albo praca, no i nie spodobało mu się i to mnie dzwonił i powiedział, no Janka, jak Garszka będzie tu jeździł w tym klubie, to nie będzie sponsorował, no i porozmawialiśmy sobie z trenerem po prostu, no i taka sytuacja wyszła, tak? To lepiej, żeby sponsorowali klub niż jednego zawodnika, przez zawodnika mu mają stracić sponsora, tak? No ale ten Lublin tak do końca na zdrowie nie wyszedł ci za bardzo. Nie, bo to było święci pamięci z Wierzchowskim, to trenerem, pamiętam święci pamięci. On mówi, Marek, po prostu miałem propozycję wtedy iść do Opola, nie z Jackiem Brojzerem mogliby iść wtedy, a ten błąd zrobił, żebym poszedł do tego Lublina. No ale z drugiej strony nie żałuję, bo to była ekstra liga, człowiek po prostu
zobaczył, co to jest, po prostu, bo to, no można powiedzieć Ekstraliga, bo to była wtedy pierwsza, ale w drugiej jeżeli, tak? A ta teraz Ekstraliga była, no. Poszedł zobaczyć człowiek, jak święto nie miałeś, no to te, a w tej Lublinie tak było, że po prostu, no oni nie mieli tam już święto po prostu, tak? Nie mieli na czym chłopaki jeździć tak samo, bo to wszystko się tam rozlatywało, tak? Można powiedzieć. No jako sztuka. Ja z Wierzchowskim mi powiedział, jesteś jako sztuka, nie no. Ja mnie trener, też by się spotkali, bo on poszedł do Wrocławia, tu przyjeżdżał do Ostrowa, na następny rok było. No i mówię, no trener, co było? Mówi, no Marek, byłeś jako sztuka, tylko wszyscy tam byli, aby żeby przejechać ten sezon i odpinkać, bo i po prostu nic nie inwestowali w tym klubie. No i to tak się stało, jak się stało po prostu. Marek, karierę skończyłeś dosyć wcześnie. Nie ciągnęło tak. Potem wilka do lasu? No ciągnęło strasznie, kurde, ja jak siedział w domu i usłyszałem, że motocykle warczą na stadionie tu, bo tak jak się wiadomo wrócił, bo ja daleko nie mam do stadionu. Oto żona się pyta, mówi, Marek, gdzie, co ty robisz? A ona już wyglądała do ściany, bo już mnie nie było, bo już na stadionie były, nie? Nie wiedziała kiedy, no można, nie wieszło usiedzieć w domu, tak? Ale z żużlem nie miałeś nic wspólnego, nie poszedłeś w trenerkę, w mechanikowanie? Nie, bo tam po prostu z tym okiem ja to bym dożył się sam na swoje życzenie znowu, tak, niech robokę wsadził w te oko. A to jest po prostu trenerkę i to wiesz, jak to jest po prostu z mechanikowaniem. Teraz jest takie mimo pojęcie o mechanikowaniu, oni się wielcy mechanicy. Mechaniki moim zdaniem to jest tam Lausz, ten, co tam robi, ten jak to, ten Szwed czy Duńczyk, co to robi, ten, jak on się nazywa? Graversen, tak? Graversen. No to tak jak na przykład kiedyś był u nas Krawczyk, Andrzej Krawczyk, tak? Czy Andrzej Szepik, czy Święci Pamięci Maryś, czy ten, no to byli mechanicy po prostu, tak? Czy Rysiu Małecki, no to są mechanicy, a oni to ci, co pomagają, po prostu można powiedzieć, to nie jest mechaniki, no to jest człowiek o ustawianiu koła i odzypania, o zapychaniu, tak? A oni się kiedyś mówiło się pomagier, tak? A nie mechanik. No właśnie, to jest pomagier, a nie mechanik, tak? A oni wielcy, że ja nie rozumiem tego z tym śrubokrętem, jak to chodzą po tych torach i to badają. No oni, aby to mieli jeździć na tych torach, co my kiedyś jeździli, pamiętam w Grudziądze, jako guma była tam na tym stadionie, jak Zombie był trenerem, kurde. Baron młody, bardzo. Kleiło, baron, kolejny, wytarnosiło. No. Ale pod dębem nie parkowałeś w drugim łuku. Nie, ja nigdy nie tam, ja tam i ten tor pasował tak samo. Ja już im tam mówi Jasiu, Zombie, mówi Marek, gdzie ty kurwa, przepraszam, kurwa, jeździsz potem, tu się nigdzie, nigdy nikt nie jeździł potem, a ty pod tym dymem tam, o to, że, no, a mi tam pasowało. Więc ja byłem lekki, ja ważyłem 62 kilo, 61, jak przychodził sezon i on nawet zimą to 62 kilo używa. Tak 61 ważyłem i motocykl, ja byłem lekki, ja sobie radę dawałem. Po prostu i zimę przepracowałem, tak? Ja się nie bałem, bo kiedyś tory były, że były takie niektóre tory, że jak jechałeś, to pamiętasz, to były te chwytacze, co były do oleju, co zbierały, nie, co to było tam, nie? No to się urywało na tych dziurach, tak? A oni to dwie dziurki na torze, czy tylko te, a oni powiedzą, nie jadą, bo jest kurwa, dziury są na torze, no ludzie, no parę tych kurwa. Oni torów nie widzieli przyczepnych. Do Grudziądz, jaki był kiedyś przyczepny, Bydgoszcz, Toruń, Rybnik, przecież Opole, czy to jak się jeździło, to były tory takie, że kolano ci porawie pod kolano i nikt nie naciekł. Tak samo jak Andrzej Kuszcza, pamiętam, też powiedział, wypowiadał się, mówi, oni nie wiedzą, co to są tory przyczepne, kurde, tak, i teraz, aby stono na stole umi, to każdy kupi, powiedzie, tak. No ale teraz przez te twarde stoły coraz większe znaczenie ma motocykl. No ja rozumiem, tak, bo po prostu te kościoły, no nic się nie zmieni, no jak po prostu, no, ja rozumiem to, że one są szybciejsze, tak, te motocykle, tak, bo po czasach widać, tak, no ja by taki to, no, ale jakby się nauczył, przepraszam, jakby się nauczył na przyczepnym torze jeździć, tak, gdzie to było, pojechali gdzieś na wedź, no i oni stękają, że nie jadą, bo jest stąd za przyczepny, tak, no a inni trenują i jadą, tak. Częstochowie na przykład, co był ten tor, kiedyś z początku był, co Marek gdzieś tam robił, to był przyczepnawy taki to, no to kurde sobie poradzili, tak, nawet Leszno tam przegrało, tak, a teraz jak beton zrobił, no to jest, no ja nie rozumiem, po co te są ci, co tory, kurde, jak oni się nazywają, ci komisarze,
Proszę, komisarze. Dlaczego? Jak on nie ma pojęcia, co taki gościu ma mieć pojęcie o torach, jak on na żużlu nie jeździł, a on będzie gadał, że tu dziura, tu za mało wody zrobić, czy to. Ja co to, takich ludzi, to dla mnie to jest chore, takie coś, wiesz. No tak, ale z drugiej strony może to polega na tym, że coraz więcej pieniędzy w żużlu. I teraz nawet sami zawodnicy, coraz starsi zresztą z czołówki, nie chcą ryzykować. No to, za to dużo to można stracić. Żużle to nie są szali, tak? Albo jedziesz, albo nie, tak? Jak się nie czujesz na siłach, to weź się za trenerkę albo szkółkę, weź trenuj, czy pomogę, tak? No to jest, nie rozumiem, że na przykład pod jednego zawodnika się to robi, jak tu jeździć 7 zawodników, tak? A się pod jednego zawodnika tor robi, tak? No to jest do mnie chore, bo kiedyś też tak było, że się pod jednego toru robiło, on zrobił 15, a ty zrobiłeś 7 czy 8 punktów, tak? A tu jedzie cała drużyna, tak? Marek, co porabiasz teraz? Teraz, w tej chwili, pracuję u Henia Kwietnia w Tłumikach, a teraz siedzę w domu. Pracuję przy Tłumikach, we Wysocku, nie wiem, czy wiesz, ja tam firma taka Marix, pracujemy przy Tłumikach. Tłumiki do samochodu robimy, tak, mój szef. Marek, na jednym z portali społecznościowych widziałem zdjęcie na koniu. Z tymi końmi, tak. To coś cię mocniej trzyma? Tak, trzeba mnie bardzo i no po prostu teraz na razie nie te, bo mam problemy zdrowotne, tak? I przestałem na razie jeździć, bo ja z moją wnuczką jeździłem na koniach, bo aktycznie to mnie wnuczka wciągła w te konie, nie? Bo dziadek nie chciał być gorszy? Proszę? Dziadek nie chciał być gorszy. No nie, no bo ona mówi, dziadek spróbuj, i ta pani właścicielka, pani Kasia, nie, to mówi też, Marek, spróbuj to, no bo tak się poznali, no. To mnie spróbuj. No i takiego bakcyla po prostu zaniosłem na konie. No i przesiadłem się na konie z mechanicznych na takie. No i wnuczka mnie namówiła po prostu, no i tak jeżdżą. I no teraz mam problemy tam, raka miałem płuc, wiesz, zawał dostałem, no i teraz jeszcze boręczek usunięty. I na razie mam przerwę, tak, nie? Muszę się wykurować trochę, ale myślę, że tak kwietniu to już na konie wsiądę chyba. Czyli póki co jesteś zwycięzcą, poradziłeś sobie z tymi wszystkimi paskudstwami. No na razie, dzięki Bogu, jak to mówią i partie, no to wiesz, no jest okej na razie, a my tak by było dali, tak? Marek, to trzymam kciuki, zdrowie i wsiadaj na te konie i nie poddawaj się, tak jak Józek Jarmuła, 70 na karku, on jeszcze pompki, on jeszcze na torze, jak się zaweźmiesz, dasz radę. Ja właśnie to jest to, że widzisz, że rozmawiamy i się nie daje, tak? Bo ja jestem ostrowski Jarmuła, jak mówię, tak? Nigdy się nie podaje, walczę do końca, tak? I oby zawsze zwycięsko. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki ci bardzo. Trzymaj się. Miłego. Na razie. No, cześć. Dzięki. Artiom, dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło, że zechciałeś spotkać się z naszymi słuchaczami. Słuchaj, czy ty jesteś przesądny? To znaczy, w Polsce istnieją takie zabobony, wierzenia, że jeżeli coś dziwnego ci się przytrafi, na przykład przebiegnie przez drogę czarny kot. Nie. Domyślam się, bo urodziłeś się 13, a u nas 13 to synonim nie, pecha. Nie, bo ja 12. A 12 listopada, to Wikipedia kłamie w takim razie. Ale Wikipedia napisała 12. Ale urodziłeś się bardzo daleko, Bolszoj Kamień, Wielki Kamień po polsku, to ponad 10 tysięcy kilometrów od Bydgoszczy, od Polski, prawie Japonia. Tak. Jakie masz wspomnienia z domu, z dzieciństwa? No, my mieszkaliśmy bardzo daleko od domu, od tego, od miasta. Tak, w takiej małej wiosce. Rodzice cały czas pracowali i nam mówili, żeby my też pomagali im zawsze i pomagali im zawsze, pracowali z nimi razem. I więc poza tym tylko była szkoła, dom i obok domu był krosowy tor.
gdzie my z bratem Griszy trenowali tam cały czas. No ale Grisza to nie jedyny z rodzeństwa. Masz też siostrę, Wadim Tarasienko, to twój siostrzeniec, prawda? No ale tak ułożyło się, że mamy trzy siostry i dwa brata. To tak ułożyło się, że my z Grisza ostatni i jakby my tam cały czas z nim mieszkali razem. To tam w sumie już wszyscy byli dorosłe, tylko my dostali i siostrzeniec Wadim Tarasienka, to on mieszkał niedaleko nas, także spotykaliśmy się i cały czas na krosie jeździli, albo coś robiliśmy razem. Jeździliście na krosie, ale Bolszoj Kamień klubu szuszlowego nie ma. Najbliżej Władywostok. Tak, to jest 104 km. To skąd wziął się żużel? No my całe życie jeździliśmy na motokrosie. Ja i Grisza, Wadim Tarasienko też jeździł. I we Władywostoku jeździł taki zawodnik Stalerow. Aha. On jeździł na żużlu długo lat. I prawie 60 lat ma teraz. I on jest trenerem we Władywostoku. On jest trenerem we Władywostoku w 2006 roku on jest trenerem we Władywostoku. Ale wcześniej i cały czas i teraz on też jeździ na motokrosie jako taki już weteran taki bardziej. Old boy. Tak. I on jeździł cały czas na motokrosie i Grisza jeździł, ja jeździłem i zauważył Griszę i zaproponował Grisze, nie chciałby spróbować na żużlu, bo tam nie trzeba jakby kupować wszystko za swoje pieniądze, jak przyjdzie, to dostaniesz motor i będzie jeździł taki na amatorskim kontrakcie. I jemu zaproponowali i on tak zaczął jeździć. Ja pamiętam, z nim razem jeździłem na te wszystkie treningi, ale ja oglądał, to był 2000 rok. No oprócz tego my cały czas jakby jeździli na motokrosie, całe życie my spędzali czas na motokrosie, na treningach. I tak to stało, że ten trener zaproponował Grisze spróbować jeździć na żużlu i Grisze zaczął jeździć. Tak to wygląda ta cała historia. A później już po paru latach to ja też już przyszłam na żużlu. Początkowo reprezentowaliście Wostok, Władywostok, ale bardzo wcześnie, równolegle, pojawiliście się obaj w Lokomotywie Daugavpils. To dobre miejsce, żeby wypromować się na Polskę, na Europę, na żużlowy świat? Myślę tak, że w 2006 roku ten trener z Władywostoku, Stalerow, zaproponował mnie spróbować na żużlu. Ja jeździłem cały czas jakby na motokrosie. I więc z 2007 roku na 2007 oni chcieli ze mną podpisać kontrakt z Władywostok i ja podpisałam kontrakt. Ale jeszcze nie jeździłem na żużlu. I tak to stało, że ja jeszcze nigdy nie jeździłem na żużlu, ale z nimi już kontrakt podpisałem. Może oni wiedzieli o tym, że ja będę dobrze jeździł. Nie. To po prostu zaryzykowali i podpisali ze mną kontrakt. A Władywostok co rok jeździł na takie wyjazdy, takie zgrupowanie robili w Polsce. Albo w Toruniu, albo w Bydgoszczy, w Rawiczu, ja pamiętam też oni trenowali. Także i oni co rok wyjeżdżali na takie treningi. No i ja i podpisałem kontrakt z Władywostokiem. A Grisza już jeździł wcześniej za Lokomotiv w drugiej lidze w 2006 roku, 2007 roku. No i więc Władywostok miał jechać na takie zgrupowanie do Torunia. A Grisza miał jechać miesiąc wcześniej do Daugavpilsu za Lokomotiv. No i to Grisza zaproponował Władywostoku, żeby oni mnie kupili bilet wcześniej i ja z nim pojechał i Grisza mnie pożyczył motor w Daugavpilsie i ja będę tam
jakby zaczynało już trenować miesiąc wcześniej niż Władysław przyjść do Torunia. No i wyszło, że z Griszy przyjechaliśmy razem. Grisza mnie dał swój motor, ja zaczynał jeździć Grisza jako mój pierwszy trener. Rala wszystkiego mnie nauczył, jak jeździć na żużlu i cały czas jakby pomagał mnie na początkowej karierze. No a później po miesiącu, jak już pojeździłem i Władziałostok już przyleciał do Torunia i my z Griszy też pojechaliśmy dał za wpiłce do Torunia i tam jakby zaczynał ja już razem zgrupowanie z Władziałostokiem. No i wyszło tak, że po pierwszych treningach już dobrze jeździłem z tych podstawowych juniorów wszystkich, z podstawowym juniorem w Władywostoku wszystkich ich wygrywałem. No i po dwóch tygodniach trener w Władywostoku powiedział od razu, że ja pojadę na pierwszy mecz. I tak wyszło. No tak, ale z tegoż Władywostoku to jest ostatnia stacja kolei transsyberyjskiej. To bliżej przez morze do Japonii niż do Polski. Jak wyglądały te wyjazdy? Samolot? Koleją? Samochodem? Trzeba wyjechać. Nie, nigdy samochodem nie jeździłem. Nie jechałem. Ja jechałem, my jechaliśmy zawsze samolotem. Także samolot był, pamiętam jak dzisiaj pamiętam, że w 2007 roku wróciliśmy z Griszem razem do Moskwy, tam robiliśmy wizy, parę dni nam zajęło, żeby zrobić wizy i wsiadli taki autobus idzie do Daugavpilsa, z Moskwy do Daugavpilsa. No ale 10 godzin różnicy, to wyjeżdżałeś z Władywostoku o 7 rano, a dojeżdżałeś godzinę wcześniej do Moskwy, tak? I tak, było samolot 13.30 i chyba o 13.30 tak samo było na mocy. No to trochę jak załoga G w dawnej kreskówce. Transformacja, jestem tam, gdzie chciałem. Tak, ale wcześniej byłem już w Daugavpilsie. Wcześniej był kierowcem autobusu w drużynie Władywostok. Także on z Griszy razem jeździł i całą drużyną na wszystkie zawody zawoził, wywoził. Jakby Grisz razem był. I ja wcześniej z nim już w 2003 roku już był z nim razem w Daugavpils. Stamtąd to była taka trampolina. Można było się przebić do Polski, do najwyższej ligi. Zacząłeś Częstochowa, Bydgoszcz, potem na dłużej zakotwiczyłeś w Tarnowie. Które z tych miejsc wspominasz najlepiej? Gdzie sportowo wiodło ci się dobrze? No, Częstochowa była... Bardzo pamiętam dobre czasy z Lokomotywą Daugavpils. Bo byłem ja jako podstawowym juniorem z Maksimem Bogdanowym i tworzyli my parę juniorskich i to było bardzo fajne wspomnienie i Grisza był też jako senior, już jeździł. Bardzo fajne wspomnienie. Pamiętam w 2010 roku ja byłem w statystyki trzecim z pierwszej ligi, a Grisza był pierwszy. No i wtedy razem z Lokomotywem zajęli drugie miejsce w pierwszej ligie. No i wtedy już takie były pomysły, żeby jeździć w Ekstraligi. I wtedy w 2010 roku awansowałem też do Grand Prix. No i pierwszy mój klub był Częstochowa. Bardzo miłe wspomnienia, ale wiadomo, że Ekstraliga była bardzo mocna. Ja miał wtedy pierwszy rok w Ekstraligi, miałem 20 lat i było ciężko, bardzo ciężko było w Ekstraligi. I najbardziej tak wspomnienie jest z Ekstraligi, z tych starszych lat, tak? To najbardziej mnie Tarnów tak wspominam, bardzo miło i bardzo taka fajna atmosfera była w Tarnowie i pamiętam jak dzisiaj i nie chciałem odchodzić z Tarnowa, bo naprawdę tam atmosfera była w klubie bardzo fajna w 2014 roku. Nie wiem dlaczego tak się ułożyło się, czy nie wiem, czy grupa Lotte, czy
prezes wtedy jakby ja odszedłem, pamiętam Greg Hancock w 2014 roku. No moja teczka była dalej jakby ze wszystkim zawodnikiem współpracy dalej jakby rozpaczyć, żeby drużyna cały czas na 2015 rok została, ale jednak oni tam pozmieniali zdanie i chyba tam nie było może pieniędzy, może czegoś tam zabrakło. No ale szkoda, że wtedy tamte drużyny w 2014 roku, jakie mieliśmy skład bardzo taki mocny i no i wtedy powoli ta drużyna trochę się rozpała i no teraz Tarnów jest pierwsza liga. Także bardzo mi wspomnienie takie z Tarnowa i bardzo taki atmosfera tam była w drużynie bardzo mocna. I każdy tam był dla każdego i każdy chciał, żeby ta drużyna wygrywała. I chociaż rundę zasadniczą i tak wygraliśmy i no, trochę nie 6,5 finału, bo zabrakło Grega Hancocka. Martin Waculik, kiedy pamiętam, miał obojczyk złamany i jechał w półfinale, było ciężko. Krzysztof Boczkowski też miał tam łopatkę, problemy. No i tak złożyło się, że ciężko mieli, w półfinale nie mieli Grega i tego nam zabrakło. Rozumiem, ale od kiedy przeniosłeś się na stałe do Polski? Bo początkowo pewnie musiałeś dojeżdżać i to musiał być kłopot. No, to cała kariera, to ja powiem tak, że ja nie miałem jakby niektóre zawodniki mają, na przykład jak Patryk Dudek, czy Piotr Przemek Pawlicki, oni mają tatę, który im pomagał na początku kariery, czy Maciek Janowski. Ja muszę jakby, mnie Grisza dużo pomógł, także jemu dziękuję bardzo za to, że on mi wszystko pomógł. I no na pewno były ciężkie początki, jak pamiętam, i brakowało pieniędzy, i trzeba było bardzo dobrze jeździć, i zdobywać punkty, żeby zarabiać pieniądze. No i w 2012 roku, jak jeździłem po Lonie Bydgoszcz, miałem najsłabszy sezon w karierze chyba, i już nie chciałem jeździć w Polsce. A pamiętam, jak dzisiaj pamiętam, że mieliśmy taki mecz Polska-Rosja w Tolwiacie. No i przyjechał Marek Cześliak całej prezentacji polskiej. No taki towarzyski mecz był w Tolwiacie. I zdobyło mnie tam 15 punktów i on w zimę zadzwonił i bardzo chciał mnie, żeby jeździłem w Tarnowie. I więc bardzo mnie pomógł w mojej karierze i powiedział, co jak najlepiej i dawał mnie w 2013 roku taki numer 9 czy pierwszy numer startowy. To mnie też bardzo mnie pomogło w całej karierze i dzięki mu bardzo za to, za zaufanie i za pierwszy numer. I później, jak on mnie mówił, że na początku 2013 roku, że ja będę robił 10-12 punktów i ja w to nie wierzyłem. Mówię, panie Marku, mówię, jak będę robił 7-8 punktów, to będę zadowolony. No, ale wyszło tak, że w 2013 roku zrobiłem chyba 3 kompleksy, także. No i pokazał, że dobry sezon. 2014 już lepszy. A ty do jazdy, wyjazdy, no wiadomo, że zawsze był koniec sezonu, to wracaliśmy do Rosji i tam taką zimą byłem. No, a tak na stałe to przeniosłem się w 2013 roku i tak wracaliśmy z żony. Wtedy syn u nas tylko był Adam, także wracaliśmy też do Rosji w 2013-2014 chyba rok. No, ale tak w 2012 kupiłem już w Bydgoszczy to w mieszkanie i jakby zaczynali tu mieszkać, ale wiadomo, jak był sezon, to mieszkaliśmy tu, a koniec sezonu to wracaliśmy do Rosji. No i później wyszło tak, że już coraz mniej chciałeś tam wracać, bo daleko jest. No i cały czas jakby myśleli, żeby zostać już więcej czasu tu i tu jest takie logistyczne, dla mnie wszystko pasuje, że mam tutaj pracowników, mechaników tu pod bokiem, także jeden Marcin Moroszek mieszka
20 metrów ode mnie, bo mam następny blok tutaj na Glinkach. No i bardziej mi pasuje tak, że tutaj wszystko mam pod rękę. No tylko pewnie dziadkom nie pasuje, bo rzadko widzą wnuki. No tak, ale dziadki nie narzekają, oni mają chyba 12 czy 13 wnuków, także... Jest kim wybierać, tak? No ale ciata do ciata przyjeżdżają tu. Wiadomo, ale nam bardziej brakuje tych rodziców, dlatego że cały czas jakby dzieciakami i dzieciaków nie ma z kim zostawić, tylko cały czas jakby dzieciaki cały czas z nami. A propos, niedawno byłeś zarażony COVID-em, cała twoja rodzina. Jak zdrowie? No przede wszystkim rok temu, jak ta cała pandemia wyszła, tak na początku w zeszłym roku było strach taki, że ten koronawirus i nie wiadomo, co w ogóle ludzie mówią, czy niektórzy mówią, że przeżywają, niektórzy to bardzo ciężko, niektórzy umierają ludzie. I jakby ja nie boję się tej choroby, nie? Dlatego, że później przyszło lato i w zeszłym roku. No jakoś tam nie myślałem o tej chorobie. No i wyszło tak, że byliśmy we Włoszech, no bo tak rośnie teraz w lutym. Wróciliśmy i syn poszedł do szkoły. A okazało się, że w szkole niektóre dzieciaki, tam jeden chyba, czy dwóch dzieciaków byli zakażone już koronawirusem, bo testy były pozytywne. No i 8 marca chyba i 9 marca ja obudziłem się, wszyscy obudzili się i wszystkich tak, dziwnie trochę czuli się, trochę kręciło w głowie i chciało się wymiotować cały czas. Temperatura podskakiwała i także pojechałem, zrobiłem test całej rodzinie i okazało się, że wszystkie testy pozytywne. Wiadomo, że jak my usłyszeli, że pozytywne wszystkie testy, to na początku był strach, że jak to jest. Ja tego nie mógł zrozumieć, jak ja mógł zachorować, dlatego że jestem jakby wytrenowany, cały czas trenuję i fizycznie jestem bardzo dobrze przygotowany i myślałem, że nie zachoruję tym koronawirusem. No wyszło jak wyszło, także ta choroba jest bardzo taka, nie wiadomo co będzie choroba, dlatego że na początku ja miałam temperaturę, chciałam wymysłować, nie chciałam jeść. Później mnie zaczęło trochę w klatki piersiowe boleć, później płuca zaczęły boleć, także wszystko na zmianę, dlatego że no dziwnie, codziennie coś innego bolało. Także no 5 dni takich były, że nie powiem, że ja leżałam w łóżku i czy tam ciężko mnie było ogólnie to zachorowanie, ale no nie maksymalna temperatura była 37,8. No, żona trochę inaczej przychodziła na koronawirus. Ja mnie co innego bolało, u niej co innego bolało. Także. A dzieciaczki jak sobie poradziły? Kto? Dzieci. Dzieci akurat, no trochę tam była gorączka, ale tak było, że... Czyli łagodnie na szczęście. No łagodnie. Dzieciaki tak łagodnie przyszły. No ale... najbardziej chyba żonie było tak ciężko. Nie przyjrzowy, to ja teraz w smaku 10. Teraz już jesteście po kwarantannie, wznowiłeś treningi. Tak, po 5 dniach kwarantanny już w domu robiłem treningi swoje rowerek, także trochę tam robiłem i różne takie treningi swoje. No i dzisiaj pierwszy dzień już byłem u motocrossie, także potrenowałem sobie. Całe szczęście, że wszystko to dobrze nam skończyła się ta choroba i mam nadzieję, że już więcej nie będziemy chorować. A propos twojej żony, Aweliny, to znajoma jeszcze z podwórka, ze szkoły, czy inna jest historia? Nie. Ja ją poznałam w kino, to było w 2010 roku. Ale nie występowała w filmie. Nie. Nie występowałam. Także poznałam i tego czasu już będzie w tym roku 11 lat i krok.
W Rosji też jest taki zwyczaj, że trzeba się oświadczyć, poprosić o rękę. Tak. I to ja właśnie w 2011 zrobiłem w Paryżu. O. Trochę romantycznie było. Akurat miałam tam w listopadzie, w lipcu w 2011 roku i zaręczyłem się. No to pięknie. A w 2012 roku w listopadzie mieli ślub. Słuchaj, ja jak obserwowałem twoją jazdę w ostatnich sezonach, to miałem takie wrażenie, że szczególnie iskry szły, kiedy dochodziło do pojedynków albo to bratobójczych z Griszką, albo to z innymi Rosjanami, z Emilem na przykład. Wtedy, wtedy szło na full gaz i iskry szły ostro. Jest coś szczególnego? Chcecie sobie nawzajem udowodnić, który jest lepszy? No, nie wiem jak to powiedzieć. Wiadomo, że to tak jak na przykład jak Polaki mają na przykład Marzyk z Pawlickim, kto jest bardziej widać, bo to jest rodaki i jeden drugim obstawy, że jestem lepszy. To też tak jest. Ale po latorom jesteśmy tam na przykład kolegami, z którymi gadamy i to później czasami siedzimy za jedną stołem śmieci, jak to wyglądało, czy były już takie. Ale wiadomo, na to, że to każdy chce tam udowodnić coś, czy pokazać jeden drugiemu, że jestem lepszy, czy coś takiego. Artyom, przyjechałeś początkowo do Polski, nie znałeś języka, inny kraj, inni ludzie, inna kuchnia. Brakuje ci jakichś smaków z dzieciństwa, z domu? Jakichś potraw, które mama potrafiła przygotować? No nie, bo ja mam żonę Rosjanką, która jest wychowana też z tego miasta, co ja. No w sensie, nie z tego miasta, ale z tego naszego kraju, tam z Władywostoku. Także jak wszystko można kupić w sklepie i przygotować to, co w Rosji jest. Tylko brakuje tam na przykład takich rzeczy jak krab czy kawior. Takich rzeczy nam brakuje, co my mieli tam na przykład. Ja miałam, jak z rodzicami mieszkałem, to mieliśmy kilometr od morza i zawsze jakieś tam owoce morza zawsze mieli świeższe i najlepsze. Także z tego się niedaleko tam Kamczatka jest, gdzie zawsze tam wyszedł kawior albo kraby, takie rzeczy brakuje. A te wszystkie rzeczy, które na przykład w Rosji mieliśmy, to tutaj też możemy przyjechać, kupić wszystkie sklepy, wszystko prawie to samo. Twój syn, często pokazujesz to na zdjęciach w mediach społecznościowych, ostro ujeżdża dwa kółka. Pójdzie w ślady taty? No nie wiem, zobaczymy. Teraz było ostatnio, byliśmy właśnie w Polsce, który już bardzo dobrze sobie radził na motorze i już chciał tam powalczyć z takimi samymi zawodnikami jak on i powalczyć, bo wygrywać z nimi. To lubię jeździć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Od niedawna masz też polski paszport, ale nie zamierzasz jeździć w reprezentacji Polski. No, już mam rok czasu paszport, także jestem bardzo zadowolony tym ludziom, którzy pomogli z tym paszportem. I no, nie mogę zmienić licencji, dlatego że no, to trochę dziwnie byłoby, że nie zmienię licencji, dlatego że komuś chcę miejsce odebrać w reprezentacji, to trochę by dziwnie na mnie zmieniło, że zawodnicy. Także zostanę kim jest i te licencje będę dalej jeździć. No i w Speedway of Nation regularnie lejecie Polaków jako Rosjanie. No jakoś tak fajnie się układa, że wygrywamy i mamy jakieś szczęście i no i walczymy zawsze do końca i staramy się. Nie wydaje, że Polaki nie mają do końca taki skład jako mogą mieć, ale nie mieli przez te wszystkie, no nie, chyba w Taliacie mieli najmocniejszy skład. Oni byli przed nami, ale w finale my wygraliśmy z nimi, z Polakami. Także
no zobaczymy, jak to będzie dalej. No, wygrywam, fajnie jest, także jest z tego cieszę. Nie myślę, że tam, że wygrywamy i to jest najlepsze na świecie. Nie, to po prostu wygrywamy i jest ok, wygrywamy i fajnie. Artyom, pożegnałeś się... Najgorsze jest, że to w Rosji nikt nie zmienia. Jak wygrywamy co rok, a... Nie słyszałem o liście, który Emil próbował napisać do Władimira Putina, ale to chyba też nie przyniosło skutku. Nie, to jest ciężko. Ciężko to donieść, powiedzieć, jak to jest ciężko, jaki to sport jest, także ma jak swoje jakby takie rzeczy, które oni potrzebują. Co oni chcą widzieć, to nie będą widzieć. A jak nie chcą tego źródła widzieć, to sobie nie będę. Wiedziałem o tym, że my co roku jesteśmy najlepsi w świecie na tych parach. Czyli w Rosji, w plebiscycie na najlepszego sportowca, Emil Grisza, czy ty, nie mielibyście większych szans? Żużel nie jest zbyt popularny. No, mnie wydaje, że bardzo mały szans. Nie wiem, czy w ogóle był awansowany do tej grupy najlepszych. Artyom, w ubiegłym roku bardzo sympatycznie pożegnałeś się z Grudziądzem. W najbliższym sezonie trafiasz do Sparty Wrocław. Powiedz, jak ci było w Grudziądzu? Tam jest ludzi bardzo poważni, którzy jak mówili, tak będzie. Przynajmniej tak wszystkie lata, co jest dziełem Grudziądzu, bo tam atmosfera bardzo dobra. Ludzie wiadomo, że starał się wszystko o to, żeby drużyna awansowała do playoffów, ale jakoś tam nie udało się awansować do playoffów. I bardzo fajna była atmosfera w klubie, także ja jestem do dzisiaj zadowolony z klubu i z wszystkich ludzi, którzy tam pracowali i pracuję. Tak, no, chciałem gdzieś tam już powalczyć o play-offy, w play-offach i Grudziądz już przez ostatnie 6 lat nie miał play-offów, także no, chciałem pojedzieć w play-offach. Ostatnie 6 lat, że nie pamiętam, co to jest play-off, dlatego, że zawsze kończyłem sezon w sierpniu i no i koniec sezonu miał w Polskiej Lidze. No cóż, trzeba przyznać, smakowicie. Chyba trochę nie do końca udało się dochować tego hasła, które spoczywa na moich ramionach, bo to i Marek Garszczka prostym, żołnierskim językiem opisał swoją sytuację. No ale też przyznać trzeba, że życie doświadczyło go mocno, że jeszcze potrafi zachować optymizm, radość życia, że chce wrócić na konie, by jeszcze pojeździć. Za to chwała, twardy charakter. No i szkoda troszkę, że przerwało połączenie z Artyomem, bo fajnie się rozgadał, bardzo naturalnie, jak zwykle u niego, luzacko, z uśmiechem, ale też z pewną dozą przemyśleń. Brakło możliwości zadania pytań o współczesność, o plany, o szansę Grand Prix, ale to mam nadzieję uzupełnić w kolejnym połączeniu i przedstawić wam w wersji pisanej. A dzisiaj póki co kończymy. Komu się podobało, temu dziękuję. Komu się nie podobało, zapraszam raz jeszcze za tydzień. Może wtedy będzie lepiej. A wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia. Przemysław Sierakowski, kłaniam się do kolejnych pogaduch. Trzymajcie się.